na takie stanowiska powinny być konkursy ogłaszane. Skoro nie będzie, jakby to powiedzmy, dyrektor nie wyłaniany z konkursu, to troszeczkę tak można powiedzieć, że jakby będzie, ja to nazywam upolityczniony, że będzie, która jest, pan burmistrz wie, dobrze, dzisiaj będziesz ty bez żadnego konkursu, nawet można powiedzieć, że czy będą sprawdzane kwalifikacje danej osoby, bo tu chodzi na razie tam o bibliotekę miejską, może być tak samo z każdym innym dyrektorskim stołkiem, jaki będzie, że wprowadzimy dzisiaj jako bibliotekę, potem będziemy wchodzić dalej. To jest takie moje pytanie, jestem oczywiście przeciw temu, żeby według mnie powinien być konkurs na dyrektora. Dziękuję. Proszę. Szanowni Państwo, jak Państwo widzieliście, do tej pory tej zmiany nie było. Ja już 15 lat jestem burmistrzem, ale ja inaczej oczywiście uważam, jak Pan radny, bo ja uważam, że każdy burmistrz i tak wybiera sobie współpracujących dyrektorów i tak okres powołań w takich instytucjach jak Biblioteka Publiczna czy Dom Kultury to okres na 7 lat. Nieważne, czy to jest z konkursu, czy to jest z wyboru. Szanowni Państwo, ale w bibliotece jest specyficzna sytuacja i dlatego ja uważam, że tam jest zbyt dużo etatów, ponieważ porównałem sobie biblioteki w podobnych miastach, jak Wysokie Mazowieckie, w gminach o podobnej wielkości, więc analizując sytuację w naszej miejskiej bibliotece, doszedłem do wniosku, że tam są jest dwóch pracowników, którzy nabyli już prawa emerytalne i w związku z tym, jeżeli one zechcą w jakimś czasie odejść na emeryturę, to na pewno nie będzie tam przeprowadzany ani konkurs, ani nie będzie dyrektora z zewnątrz. Jeśli ja będę to czynił, będzie to w okresie mojej kadencji, to na pewno powołam osobę na stanowisko dyrektora z tych osób, które tam będą pracowały. To tyle. Dziękuję. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała numer 23/176/21 Rady Miasta Kolno z dnia 26 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biblioteki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie została podjęta 13 głosami.